Hej, cześć, witajcie! Bardzo długo nie nagrywałam takiego pogadankowego filmu, a przydarzyła się do tego fantastyczna okazja, ponieważ dzięki Wam wybiło mi na kanale 500 subskrypcji, jest już ponad 500, także dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się na to, aby zasubskrybować mój kanał. I tych, którzy jeszcze tego nie robią, zachęcam do tego bardzo. Również po naciśnięciu przycisku subskrypcji naciśnijcie również ten mały dzwoneczek, który jest taki czarny lub szary, koło właśnie opcji subskrypcji i wtedy dostaniecie zawsze automatyczne powiadomienia, jeżeli wrzucam na kanał nowy film. I z tej też właśnie okazji, ponieważ 500 subskrypcji to jest taka fajna sprawa, stwierdziłam, że uruchomię na kanale nową serię filmów. Nie wiem tylko, czy ten pomysł Wam się spodoba. Dlatego zrobimy dzisiaj, no powiedzmy, taki pilot serii. A mianowicie seria będzie dotyczyła różnych mistycznych, tajemniczych i niewyjaśnionych spraw i zagadek tutaj z rejonów Grecji i Krety. Ponieważ słuchajcie, tych właśnie mistycznych, niewyjaśnionych, dziwnych zdarzeń, typu, słuchajcie, nawet UFO, które było tutaj na Krecie obserwowane dwukrotnie, czy też różne dziwne sytuacje z, na przykład z NASA, która współpracuje tutaj, jakby to powiedzieć, z greckim rządem nad różnymi planami różnych misji, promów kosmicznych. Ale już zamykam się, ponieważ nie chcę opowiadać w pilocie odcinka o wszystkich epizodach, które mam zaplanowane, a jest ich naprawdę bardzo wiele. I tak naprawdę, kiedy zastanawiałam się, czy w ogóle taką serię uruchomić i czy ją ruszyć, rozpisałam sobie po prostu wszystkie takie właśnie tajemnicze aspekty, które miały miejsce również w czasach antycznych, jak i nowożytnych, tutaj właśnie w rejonach Grecji i Krety. I słuchajcie, wyszła mi z tego, no, praktycznie książka. Kiedy po prostu zaczęłam to wszystko rozpisywać, kiedy zaczęłam wyszukiwać informacji do właśnie do odcinków, do tematów, stwierdziłam, że tego się nie da nagrać w jednym odcinku, a miałam taki plan zrobić po prostu tylko taki jeden epizod. I stwierdziłam, że wyjdzie z tego fajna seria. Także jeżeli jesteście zainteresowani nową serią na kanale Vlog Kreta, trochę inną, nie tylko podążaniem za mną, kiedy się wspinam, jem dobre kreteńskie jedzenie, czy też pokazuję Wam ładne widoczki, ale trochę innym tematem, także piszcie w komentarzach, lajkujcie filmy i to będzie dla mnie znak, że powinnam pójść, że tak powiem, puścić się na głęboką wodę i po prostu nagrywać te odcinki regularnie. Więc tematem dzisiejszego odcinka, moi drodzy, dzisiejszego pilota nowej serii będzie Nazars, czyli złe oko. W wielu kulturach, w wielu językach mogliście się może spotkać z innym nazewnictwem tego oka, tutaj tego zjawiska. Tutaj w Grecji oko nazywa się po prostu mati. Mati to jest po grecku oko. Chodzi właśnie o to złe oko. Nie ma nazewnictwa typu złe oko po grecku, po prostu mówimy tutaj w Grecji na to mati. Kiedyś w jednym z vlogów, nie pamiętam, to już chyba był ten odcinek o 5 rzeczach na plus i 5 rzeczach na minus o życiu tutaj na Krecie, wspominałam Wam o tym zjawisku. I słuchajcie, wzmianki dotyczące właśnie tych wierzeń w złe oko sięgają już, słuchajcie, czasów antycznych. I od czasów antycznych w różnych księgach i zapiskach historycznych znaleziono ponad 100 wzmianek o właśnie wierzeniach w to złe oko, między innymi w zapiskach Platona. Słuchajcie, nawet Stary Testament nadmienia ten temat wiary i wyznawania właśnie tego złego oka 4-krotnie. Także słuchajcie, nie jest to jakieś tam, prawda, zjawisko wymyślone teraz, nowożytnie, jest to wierzenie, które przeciąga się tak naprawdę z czasów antycznych i przewija się przez wiele, wiele wierzeń i kultur. Ponieważ, moi drodzy, w złe oko wierzy się między innymi w Albanii, w Turcji, w Egipcie, w Iranie, w Iraku, w Maroku, w Syrii, w Afganistanie, w Hiszpanii, w Meksyku i w Grecji. I słuchajcie, tak naprawdę to złe oko przewija się również w wielu symbolach, w wielu religiach, w wielu wierzeniach.
Na przykład, jeżeli znacie taki symbol ręki Fatimy, to jest taka ręka, no ona wygląda w ten sposób. Ma złączone, oczywiście mój najmniejszy palec jest teraz za długi, natomiast ja Wam wrzucę potem fotkę właśnie, screen tego symbolu ręki Fatimy. I ta ręka Fatimy ma tutaj właśnie na swoim środku to oko. I ta ręka Fatimy pochodzi, powiedzmy, ma swoje korzenie w religii islamskiej. Te pięć palców przedstawia pięć filarów islamu, a po środku właśnie znajduje się to oko. I ta ręka Fatimy, słuchajcie, jest symbolem, który ma odganiać nieszczęście i takim talizmanem, który ma właśnie przeciwstawiać się złu, złej energii pochodzącej z tego właśnie złego oka. I słuchajcie, przejdźmy teraz do rzeczy, ponieważ mówię Wam o innych wyznaniach, a tak naprawdę chcę się skupić tutaj na terenie Grecji i Krety, skąd to się w ogóle tutaj wzięło i dlaczego to się tutaj wyznaje i dlaczego to jest takie popularne. I pewnie widzieliście to na własne oczy, jeżeli przechodziliście na przykład przez różnego rodzaju bazarki z pamiątkami, sklepiki z pamiątkami w Grecji, na Krecie. Widzieliście mnóstwo niebieskich, malutkich talizmanów z czarną kropeczką w środku i z taką białą otoczką naokoło, czy też typowych wzorów oka, one są zawsze niebieskie. Słuchajcie, to właśnie wszystko ma związek z tym, z tymi wierzeniami na temat złego oka tutaj. Więc jeżeli widzieliście takie talizmany, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Jeżeli nie widzieliście, to też wklejam teraz tutaj fotkę. Słuchajcie, właśnie ten talizman to jest jedna z najpopularniejszych pamiątek kupowanych przez turystów, którzy właśnie przyjeżdżają tutaj do Grecji. Na Krecie jest to kultywowane jeszcze o tyle silniej, że to złe oko, ten talizman wkleja się w różne kreteńskie, kulturowe, prawda, przedmioty czy też produkty użytkowe dnia codziennego. I teraz posłuchajcie, wywodzi się to tak naprawdę z czasów antycznych, przyszło to powiedzmy z tego całego miksu kulturowego, z Bliskim Wschodem, z religią islamską, jak to się tu wszystko połączyło i później po schizmie, kiedy prawda kościół chrześcijański się rozpadł, mimo tych wszystkich zawirowań, mimo tych wszystkich podziałów, słuchajcie, to wierzenie w to złe oko nadal jest do dziś dzień kultywowane. I teraz powiem Wam tak, ja otaczam się w większości również przez członków rodziny i przez moich znajomych. Jestem otoczona po prostu przez ludzi tutejszych, tubylców, kreteńczyków, Greków, którzy praktycznie wszyscy, kogokolwiek zapytacie, oni wszyscy w to wierzą. Ja w to nie wierzę, natomiast byłam świadkiem, naocznym świadkiem tego, jakie oni czary-mary odczyniają, aby właśnie to złe oko odpędzić. Natomiast przejdźmy do bazy. Więc, jeżeli tutaj na Krecie boli Was głowa, zachorujecie, coś Wam się stanie, bądź komuś z Waszej rodziny, wszyscy Grecy zwalają to na to, że ktoś rzucił na Was złe oko. Czyli po prostu popatrzył się na Was źle, pożyczył wam brzydko i po prostu złe oko na Was wisi w tym momencie i trzeba to złe oko, ten czar odczynić. Słuchajcie, jak Grecy tłumaczą sobie, że oni mają to złe oko, czyli że ktoś po prostu rzucił na nich to złe oko. Często byłam świadkiem tego, jak na przykład kobiety po prostu na środku ulicy, czy też na środku, nie wiem, spotkania, prawda, jakiegoś towarzyskiego, zaczynają płakać, znaczy zaczynają się im lać łzy z oczu, bez żadnego, prawda, wytłumaczenia racjonalnego. Dochodzi do aktów masakrycznej migreny, ktoś się potknie i uderzy, ktoś się źle czuje, ktoś zasłabnie, ktoś wyląduje w szpitalu i oni już wtedy wiedzą, że jeżeli tak Ci się dzieje, to masz złe oko. I w tym momencie trzeba to złe oko odczynić.
Więc moi drodzy, w momencie kiedy ja jeszcze pracowałam w hotelu, byłam otoczona oczywiście praktycznie przez wszystkich Kretańczyków, praktycznie cały personel w moim hotelu to byli Kretańczycy i oni wszyscy wierzyli w złe oko. I słuchajcie, pewnego dnia, kiedy było po prostu niesamowity upał, wiatr z południa, 36 stopni Celsjusza, ja dostałam niesamowitego bólu głowy. Ja nie jestem migrenowcem, bardzo rzadko mi się zdarzają bóle głowy, natomiast kiedy po prostu mnie dopadnie, to jest masakra. I mam to przede wszystkim z odwodnienia, bądź z jakiegoś, prawda, ogromnego wysiłku, bądź kiedy temperatura jest właśnie tak dobijająca jak tamtego dnia, wtedy zaczyna mnie boleć głowa. I wtedy po prostu poszłam do pomieszczenia takiego naszego dla staffu gospodarczego i stwierdziłam, że zarzucę sobie jakąś tabletkę przeciwbólową, posiedzę sobie przez 5 minut, poczekam aż mi przejdzie. I słuchajcie, w momencie kiedy ja zażyłam tą tabletkę przeciwbólową, jedna z moich koleżanek z pracy przyszła, stanęła nade mną i powiedziała, że ona odczyni moje złe oko, ponieważ mam złe oko i strasznie mnie boli głowa, więc ktoś po prostu rzucił na mnie złe oko i ona to odczyni. I słuchajcie, są różne metody, natomiast ona wykonała na mnie jedną z tych metod, czyli podeszła do mnie, przycisnęła mi na centralne czoło kciuk, stała i zaczęła coś szeptać. Nie wiem w jakim języku, nie wiem po jakiemu, w każdym bądź razie po, nie wiem, 15-20 sekundach jej odczarowywania, szeptów itd., itd., ona dostała gęsiej skórki i zaczęły lać się jej łzy z oczu. I stwierdziła, że mam niesamowicie silne złe oko, ktoś w ogóle strasznie na mnie rzucił czar i masakra i ona musi poprosić jeszcze dwie inne osoby, żeby one to złe oko odczyniły, ponieważ no wisi to nade mną i trzeba się tego pozbyć. I słuchajcie, tu jest bardzo ważny aspekt tego odczyniania złego oka, ponieważ do tego trzeba by było właśnie więcej niż jednej osoby, szczególnie jeżeli złe oko jest mocne. I słuchajcie, więc ja tak siedziałam, żułam gumę, pamiętam, tak trochę może sarkastycznie, ironicznie to wyglądało i ona odczyniała nade mną czary. Natomiast zawołała jeszcze dwie koleżanki, które nie dotykały mnie już, natomiast coś tam podszeptywały też, jakieś, prawda, zaklęcia. I słuchajcie, jak wyszłam po 15 minutach, głowa przestała mnie boleć. Natomiast no ja sobie to tłumaczę tym, że zarzuciłam, prawda, tabletkę przeciwbólową. Natomiast one stwierdziły, że one ściągnęły ze mnie to złe oko. Słuchajcie, są inne metody ściągania złego oka. Są na przykład metody, kiedy miesza się olej z wodą i ten olej w ogóle w jakiś tam sposób, on się tak miesza z tą wodą, że on po prostu, ten płyn, ta mikstura się nie rozwarstwia i to też znaczy, że wtedy się to oko złe ściągło od kogoś. Są jakieś w ogóle cuda z solą i ze ścierką, że sól znika ze ścierki, kiedy się ją tam jakoś zroluje i nie wiem, powieje się nad głową tego biedaka, na którego zostało rzucone złe oko i ta sól ze ścierki znika, nie powinna, bo przecież była zrolowana. Także słuchajcie, jest mnóstwo metod właśnie jak to złe oko ściągnąć tutaj. I słuchajcie, każda Greczynka, każda kobieta, bo u facetów to nie jest takie popularne, natomiast każda kobieta nosi przynajmniej jeden taki talizman właśnie, który ma się przeciwstawiać złemu oku. Czyli nosi albo wisiorek na szyi z okiem, albo nosi breloczek do kluczy z okiem, albo noszą w ogóle takie hipisowskie jakieś zawieszki, gdzie na sznureczkach jest 30 oczek niebieskich. I wszystko to ma sprawiać właśnie, że jeżeli ktoś chce na Was rzucić zły czar, ktoś chce Was, nie wiem, uraczyć złym okiem, to ma to odganiać. Ja się w takie pierdoły nie bawię, nie wierzę w to, natomiast jest to dla mnie bardzo interesujące, jak cała cywilizacja, cały naród może wierzyć w jedną rzecz, mimo to, że prawda, są wyznania chrześcijańskiego i prawda, takie rzeczy nie powinny się łączyć, bo przecież nasz współczesny Kościół twierdzi, że takie zabobony nie powinno się wierzyć, a mimo to wierzą. Tak, moi drodzy. I jeszcze bardzo ważną rzeczą jest to, że jeżeli na przykład taki Kretańczyk lub Grek nie ma nikogo pod ręką i na przykład jest sam w domu lub sam w pracy i bardzo się źle czuje i myśli sobie, że ma oko rzucone na niego, więc w tym momencie dzwoni i wykonuje 3 telefony do 3 różnych osób, które mają zdolność do wypowiedzenia tych specjalnych zaklęć przeciwko złemu oku, które właśnie w tym czasie po jego telefonie one te złe zaklęcia będą odprawiać.
I właśnie przeważnie, tak jak powiedziałam wcześniej, informuje się 3 osoby, bo im więcej tych, prawda, osób, które mogą ściągnąć to zaklęcie, tym lepiej, bo to złe oko zniknie od Was szybciej. Trochę mnie śmieszy to, kiedy przyjeżdżają, słuchajcie, tutaj turyści, ja miałam taką grupę, która przyjechała na przykład z małymi dziećmi, szaleli, wariowali, mamy kupowały im, prawda, srebrne czy złote bransoletki z oczkami, bo to oczko, bo zły urok i tak dalej, i tak dalej. Jest to dla mnie trochę śmieszne, no ale każdy robi co chce. Okej, ja rozumiem, jest to, nie wiem, w formie pamiątki, czy też w formie jakiegoś suweniru, który chcecie stąd przywieźć, natomiast nie popadajmy, prawda, w paranoję. Nie musimy chodzić w niebieskich oczkach od stóp do głów. Tak, więc to by było na temat, tyle na temat złego oka i wyznania, właśnie wyznawania tego złego oka tutaj na terenie Grecji i Krety. Także tym właśnie zakończymy dzisiejszy epizod. Jeżeli bylibyście zainteresowani faktycznie, abym dalej prowadziła taką serię, a będzie ona naprawdę interesująca, ponieważ słuchajcie, tu się wydarzyło na przestrzeni wieków tyle interesujących, niewyjaśnionych spraw i nie mówię tutaj w tym momencie o mitologii, mówię o rzeczach autentycznych, o faktach, o których są napisane specjalne raporty, w które są wmieszane rządy różnych krajów, NASA, itd. itp. Także jeżeli będziecie zainteresowani, ja chętnie taką serię będę nagrywać raz na 2 tygodnie, raz na tydzień bądź na 2 tygodnie, zależy właśnie jak moja praca zawodowa mi na to pozwoli. Także piszcie, lajkujcie i dzięki, że byliście ze mną po raz kolejny. Do zobaczenia, pa!